Ale. Rozpoczniemy przegląd komiksu od wydawnictwa Kultura Gniewu i polskiego komiksu duetu Igor Jarek oraz Judyta Sosna. Komiks nosi tytuł Słowackiego. I Słowackiego, ponieważ akcja dzieje się w centrum Katowic przy ulicy Słowackiego. Aczkolwiek w zasadzie ten tytuł to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, żeby mieć pewne podejście do odbioru tego albumu, ponieważ to nie jest byle jaki komiks. Album składa się z parunastu rozdziałów bardzo krótkich, po parę stron tak naprawdę. Każdy z tych rozdziałów jest utrzymany w konwencie Czerni i Bieli i wszystkie kadry są poziome i są dosyć krótkie, opowiada naprawdę jakichś takich urywków, przemyśleń i tutaj od razu pierwsze skojarzenie w zasadzie, że zwłaszcza z tym o czym, w związku z tym o czym są te historie, to skojarzenie takiego tomiku poezji, ponieważ Słowackiego to jest jeden z tych komiksów, o których można nazwać, że to są takie um, taka poezja rysowana w taki sposób komiksowy, że komi o, poezja opowiedziana za pomocą komiksu, ponieważ tutaj w tych każdy tej historii mamy mnóstwo właśnie jakichś takich przemyśleń, takich dosyć ciekawych porównań, że widać, że to nie jest byle jaki komik, że te historie nie są, owszem są obyczajowe, ale ten tekst jest ugryziony w taki troszeczkę bardziej e, kreatywny sposób, wiecie, tak jak się słucha normalnych kawałków jakiegoś roka polskiego, a potem się włącza na przykład ze spółkomę. to też ten dobór tekstów w komie jest dosyć taki specyficzny i mamy świadomość, że ten wokalista jest właśnie poetą i inaczej właśnie się w ten moment się to odbiera jest to bardzo przystępny sposób to nie jest tak że wszystkie tutaj teksty w tym komiksie są rymowane nie 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 mamy bardzo żywy współczesny język nawet wbrew pozorom ponieważ tutaj Igor Jarek, odpowiedzialny za scenariusz, no używa, nie boi się czasem właśnie tych epitetów, wulgaryzmów, które są bardzo popularne w języku polskim, zwłaszcza gdzieś tam na ulicy, może w ten sposób. Ale no tak, no myślę jestem przekonany, że ten tytuł jest właśnie kluczem do tego, w jaki sposób powinniśmy podejść. To nie są zwykłe historie opowiedziane za pomocą komiksu, tylko to są takie właśnie troszeczkę poetyckie historie, że one coś mają właśnie w sobie coś poukrewanego. Nie tylko chodzi o tej o warstwę, o tą część słowną, ale również o warstwę graficzną, ponieważ, owszem, szata graficzna bardzo mroczna, do tego zaraz przejdę, ale chodzi mi o to, że od czasu do czasu judyta sosna stosuje pewne tutaj jakieś takie metafory rysunkowe. no, w zasadzie o głównym bohaterze tych wszystkich komiksów niewiele się dowiadujemy. Wiemy tylko tyle, że jest stosunkowo nieszczęśliwy, że ma współlokatorów w swoim pokoju, w którym mieszka. Poznajemy również jego szefa, z dowcipów, którego trzeba się śmiać, również jego niektórych znajomych oraz nawet zegarmistrza, który pracuje nieopodal. Ale nie jest to istotne. Istotne jest w zasadzie to, że te historie są takie bardzo uniwersalne. Często autor Jarek. Um... Igor Jarek skupia się na, na cierpieniu, na tak pewnych nieszczęściach, które obfitują w życiu każdego z nas. No tutaj nie sposób nie zauważyć, że wręcz każda historia no, dotyczy jakiegoś takiego smutnego, melancholijnego przemyślenia albo jakiegoś wątku, No tudzież po prostu nieszczęścia. I wszystko to jest w zgrabny sposób, um, ubrane w szatę graficzną, ubrane przez Judytę Sosnę. Dlaczego w zgrabny sposób? Ponieważ ona, jak powiedziałem, operuje monochromatyczną, czarno-białą szatą graficzną, ale ona jest bardzo mroczna i ten mrok podkreśla właśnie ten, to, o czym opowiada scenarzysta i on jest wydobyty na różne sposoby, znaczy na dwa sposoby, a jeden tutaj jest taki przewodni, czyli ona na czarnym tle rysuje bielą, że ona z tego, z tego mroku, z tej czerni wyciąga biel. E, myślę, że ci z was, którzy czytają komiksy dobrze orientują się, że na przykład Thomas od szwajcarskiej twórca horrorów jest znany właśnie z tego, że on wydrapuje, on właśnie nawet nie, że rysuje, ale wydrapuje e, igłą czy nożykiem z czerni, e, właśnie jakieś takie biele, przez to naprawdę te rysunki mają swój specyficzny klimat. Nie zawsze ona tej no robi pani Juduta nie zawsze tutaj wydrapuje biel z czerni. Czasem po prostu na przykład akcja dzieje się na zewnątrz, gdzie jest dużo słońca, to ona po prostu no, rysuje po białym tle e, czarnym, właśnie pisaczkiem, tudzież e, tabletem. E, nie ma też co ukrywać, że e, często to jest tak przy twórcach, którzy tak powiem, chcą. E, czy młodych twórcach, którzy jeszcze nie mają bogatego portfolio, którzy chcą pokazać swój kunszt artystyczny, to na czarnych tłach robią jakimś białym, białym ołóweczkiem czy coś, no nie ukrywają to jest efekciarstwo. No, jeśli ktoś wam pokazuje swoje prace, oczekuje pochwały i pokazuje właśnie, że na czarnym tle są właśnie takimi białym, tym białym, białą kredką robionym, to on jest świadom tego, że po prostu to wygląda zawsze lepiej niż czarnym ołówkiem na białym tle. Jeśli widzicie na przykład jakiegoś Nauczyciela rysunku i malarstwa, który w swoim portfolio ma same na czarnym tle właśnie jakieś takie wydrapywanki, no to wiedzcie, że coś się dzieje i że nie do końca on musi być faktycznie profesjonalistą. Ale no nie chcę tutaj ujmować, po prostu informuję, że na czarnym tle wydrapywanie albo rysowanie białym czymś na czarnym tle jest efektowne dużo bardziej niż na białym tle, jak się robi po prostu czarnym flamastrem tudzież ołówkiem. W każdym razie słowackiego, no jest to taki tomik, roz, raz po raz, co jakiś czas można znaleźć na e, w rynku polskim takie komiksy, które są takie poetyckie. Ja bym mógł odnieść tutaj w tym momencie chociażby do twórczości Niewiadomskiego, Ratman czy Nerwolwer, one również e, zrobiły nie, dla mnie niesamowity wpływ, ale tutaj Słowackiego bardzo mroczne, takie przyziemne opowieści, obyczajowe o mieszkańcach Katowic, które, e, w których każdy z nas tak naprawdę coś znajdzie, co będzie bliskie e, jemu. Ja chciałem też w sumie pokrótce przeczytać jeden z fragmentów, a co mi tam? Ale oczywiście, um, wulgaryzmy i różne takie epitety, to ja tak sobie wypikam w swoim, w swoim sposobie, w swój znany sposób. Otóż tytuł opowieści Kebab przy ulicy Piotra Skargi. Trudno to wyjaśnić, ale słyszę, przechodząc obok kebabu przysłowackiego, jak chłopiec pełen wołowiny mówi do kolegi: Wczoraj w wiadomościach widziałem, jak jakiś tam Thomas Transformer zgarnął Nobla, a jest kuwa sparaliżowany. Co on zrobi z całym tym hajsem? Tutaj zaznaczę, że chłopiec pełen wołowiny jest rysowany z głową krowy. E, pyta sam, do się, sam na koniec. Akurat wtedy jego kolega kończy jeść, wyciera z ust sos czosnkowy i odpowiada Co ty pierdzielisz? I idziemy kuwa? Trudno to wyjaśnić, ale gdy chłopiec pełen wołowiny przez chwilę ma wątpliwości, wyobrażam sobie, jako 10 lat starszy, ubrany z tą znaną wszystkim artystą niedbałością, mówi do kamery porzuciłem swojego najlepszego kumpla dokładnie dzień po tym, jak Thomas Tranströmer dostał Nagrodę Nobla. Widzę to tak dokładnie, że miał zbyt wiele czasu, abym mógł jakoś sensownie odpowiedzieć na pytanie czego się, kuwa, nic nie odpowiadam. Za to mówię teraz wszystkim, że ten bliznę na lewej brwi zdobyłem dokładnie dzień po tym, jak Tomasz Transztrymer dostał Nagrodę Nobla. Krótkie tereściwe Jeszcze zaznaczę, tylko zapomniałem powiedzieć w kwestii graficznej, że teksty są tak zgrabnie zakomponowane na kadrach, że to nie jest tak, że te teksty są w dymkach, no znaczy one są w dymkach, jeśli widzimy postać, która to mówi, ale narrator, tekst narratora często są tak rozmieszczone gdzieś tam wzdłuż jakiejś linii, na jakimś cieniu, tam gdzie jest po prostu miejsce w kadrze i z taką wielką swobodą, chociaż, chociaż z taką wielką swobodą te teksty są rozmieszczone na kadrach, nie traci ten komiks na czytelności, a wręcz zyskuje na tym, co oczywiście jest bardzo przyjemne, i bardzo potrzebne w takim komiksie, który ma właśnie takie cechy poezji. Także jeśli jesteście zaintrygowani, to zapraszam Was do albumu słowackiego z wydawnictwa Kultura Gniewu.